A my, proszę Państwa, witamy Wojciecha Jakubika, Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan pamięta taką nastoletnią pannicę, która no, chociażby w Katowicach krzyczała "How dare you!", mówiąc o polityce klimatycznej, o tym, że dalej jest spalany węgiel, ale przede wszystkim mówię, że ona zniknęła w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy wojny na Ukrainie, ale gdzieś tam w otchłani internetu znalazłem, że ona teraz wspiera budowę elektrowni atomowych. Wspiera, bardzo dobrze, że wspiera, należy ją pochwalić, tutaj czyni postępy na drodze edukacji, nastolatkowie biorą coraz bardziej aktywny udział w debacie publicznej na ważne tematy, jak na przykład polityka klimatyczna. I widać, to było bardzo dobre pytanie a propos tej pani, czy ktoś chciałby brać od niej porady medyczne, gdyby twierdziła, że zna się, bo już próbowała, bawiła się w internecie i wie jak, no bo jeżeli uważamy, że kilkunastoletnia pannica jest niekompetentna, to dlaczego mamy brać od niej rady, jeśli chodzi o energetykę? Stała się ikoną pewnego ruchu ekologicznego i teraz poucza ten ruch ekologiczny, być może posłucha, że atom jest częścią rozwiązania. Mówiąc to, co na przykład Polska mówi od kilkudziesięciu lat, ale także Francja, że lepiej zostawić atom w Niemczech, 3 ostatnie elektrownie, niż go wyłączać z powodów ideologicznych i spalać jeszcze więcej węgla. Teraz cała Europa pali więcej węgla. Niemcy, Holandia, Polska, ponieważ on jest dostępny, pomimo wszystko lepiej dostępny niż gaz rosyjski, który jest systematycznie przykręcany. No i lepiej zostawić to, co mamy, zbierać ziarenko do ziarenka mocy wytwórczych i nie wyłączać atomu w Niemczech. Kanclerz Olaf Scholz wczoraj po południu wydał decyzję o tym, żeby zostawić 3 ostatnie elektrownie co najmniej do końca sezonu grzewczego, a kryzys energetyczny może spowodować, że będą one pracować jeszcze dłużej, żeby Niemiec przypłynął jednak nowe pręty paliwowe i ten atom zostanie ocalony. I to byłaby dobra informacja dla całej Europy, bo większa podaż energii w Niemczech to mniejsze zapotrzebowanie na przykład na import energii z Polski, która często też docierała do Niemiec, więcej zasobów do dyspozycji, a musimy mierzyć siły na zamiary nie tylko w tym sezonie grzewczym, ale też następnym, bo kryzys energetyczny nigdy sobie nie poszedł. No to, co pan mówi, to jakby po angielsku określa się jako no-brainer, a po polsku oczywista oczywistość, tak? Im więcej źródeł energii, tym mniej będziemy zależni od tego rosyjskiego importera. A jak z polską elektrownią atomową, z polskim dużym atomem? 12 października, pamiętam, sam pan pisał, że będzie decyzja. No i co z tą decyzją? Nie, pisałem, że powinna zapaść decyzja do wtedy, no i niestety nie zapadła. To nie znaczy, że ona nie zapadnie, natomiast widać, że trwa debata na ten temat, ponieważ dzisiaj publikowałem wywiad z minister klimatu Anną Moskwą, która przyznaje, że czeka na decyzję rządu. To znaczy Ministerstwo Klimatu zrobiło swoją część zadania i przekazało umowę polsko-amerykańską, propozycję współpracy przy budowie atomu w Polsce do rozstrzygnięcia w rządzie. I to rozstrzygnięcie nie nastąpiło dotąd, co nie znaczy, że nie nastąpi. Dzisiaj jest posiedzenie rządu, za tydzień jest znowu i za 2 tygodnie. Chciałbym, żebyśmy nawet dzisiaj usłyszeli o tej decyzji, bo już nie ma czasu na jej opóźnianie, ale w takim ciele kolegialnym jak nasza Rada Ministrów tuż przed wyborami wiele może się wydarzyć. No właśnie, a czas ucieka i może lepiej teraz niż na wiosnę przyszłego roku, no bo do tych wyborów czas się zbliża. Nie ma już żadnej wymówki. Trzeba budować atom i podejmować decyzję natychmiast. Polska dość konsekwentnie i asertywnie występuje w Unii Europejskiej. Domagamy się chociażby zniesienia albo modyfikacji systemu ETS. Na pewno pani Moskwa o tym coś mówiła. Jakie są szanse na powodzenie w tym zakresie? Cel maksimum, czyli zawieszenie ETS-u, jest prawdopodobnie poza zasięgiem, bo tutaj nie mamy zdolności koalicyjnej. To jest pomysł Polski, który wypływa z tych kręgów rządowych, które są najbardziej radykalnie antyklimatyczne, powiedzmy, ale nie ma on poparcia w innych krajach, a potrzebujemy sojuszy, żeby coś wywalczyć. Jakaś rewizja, jakieś obniżenie obciążeń cały czas jest w grze i warto mieć nadzieję po tym, jak na przykład Polska zdołała wyizolować Niemcy w dyskusji o mrożeniu cen gazu. Okazuje się, że potrafimy występować w koalicji większościowej, która powoduje, że największe państwo unijne, jeśli chodzi o gospodarkę, Niemcy, zostają w izolacji i wygrywamy takie głosowania. Nowe rozwiązania na rynku gazu są całkowicie po myśli
Polski stworzone dzięki wielkiej koalicji, do której zaprosiliśmy Włochów, Hiszpanów, Greków. Mieliśmy wspaniałą zdolność koalicyjną i podobne cuda jesteśmy w stanie osiągać wewnątrz Unii Europejskiej, jeżeli będziemy negocjować mądrze. I jakieś rozwiązanie pośrednie pomiędzy zawieszeniem ETS-u, a nie robieniem nic jest cały czas na stole. Miejmy nadzieję, że dojdzie do takiego rozstrzygnięcia, bo obniżenie presji polityki klimatycznej na spółki to jest część rozwiązania, to nie jest panaceum, ale to jest część rozwiązania, która pomoże obniżyć nieco cenę energii. No tu są dwie sprawy. Jedną jest oczywiście wielkość tego ETS-u w stosunku do rachunków elektrycznych. No i jesienią ubiegłego roku było to ponad 60%. Teraz troszkę zmalało, ale dlatego, że cena prądu wzrosła. Drugą sprawą jest niejasny mechanizm finansowania. No i te spółki, które grają na giełdzie tymi pieniędzmi. Teraz zastanawiam się, jaki jest mechanizm sprawiający, że europejscy mandaryni no, nie chcą, by było uczciwie. Takie mam wrażenie przynajmniej. Mamy rozwiązanie, które ograniczy nadmiarowe przychody spółek zarabiających na tym faktycznie, że kryzys energetyczny winduje ceny na rachunkach, ale koszty wytwarzania czasami pozwalają tutaj zwiększać marże. Wszystko się dzieje nadal zgodnie z tym, ale jednak ta sytuacja może ulec korekcie. Nie przez windfall tax proponowane przez Komisję Europejską, ale nowy mechanizm, który pozwoli wyliczać cenę tuż powyżej kosztów wytwarzania. Ja oczywiście mówię o podejrzeniach, które się kierują. No, na pewno są te zyski ze spekulacji ETS-ami ogromne. Jeżeli biorą w tym udział rosyjskie spółki zanotowane gdzieś tam na rynkach w krajach, gdzie nie ma żadnej kontroli, no to pytanie, czy część tych pieniędzy nie wraca do komisarzy, którzy wtedy realizują własne interesy, no ale to musi... Na pewno duża część tych pieniędzy wraca do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokładnie 50% środków z handlu ETS-em. Dzięki temu możemy na przykład wymieniać pompy, budować pompy. A drugie 50% płynie sobie do bezpiecznych kont na Cyprze czy w innych dziwnych krajach. No właśnie i o tym... A my to wydajemy dosyć nierozważnie, a powinniśmy na transformację energetyczną. Konsekwentnie różne rządy wydają na inne cele. Ale troszkę zmienia pan temat. Dobrze. Czy rynek energii, który Unia Europejska budowała, się na naszych oczach rozsypał? On jest zawieszony. Widać, że nie ma tego rynku energii teraz poprzez różne mechanizmy pomocowe wprowadzane przez różne państwa, a potem mechanizmy, które zostaną wprowadzone wspólnie z propozycjami Komisji Europejskiej. Niestety nasz rynek nie był doskonały, nie był przygotowany na to, że te liberalne zasady zostaną nadużyte przez dominującego gracza, bo gdybyśmy zgodnie z deklaracjami uniezależnili się od rosyjskiego Gazpromu, mielibyśmy liberalny rynek i brak wpływu Rosji na nasze ceny energii i gazu. Natomiast nie zrobiliśmy tego. Ale jako Europa. Czy ten rynek powstał po to, żeby nas uzależnić od Rosji, prawda? Nie, ten rynek powstał po to, żeby nas uniezależnić od Rosji, ale nie uniezależniliśmy się od Rosji, jeśli chodzi o dostawy. Unia Europejska 40% gazu sprowadzała z Rosji w 2021 roku i to był grzech pierworodny, bo pozwolił wpływać rosyjskiemu Gazpromowi na ceny na naszych rachunkach pośrednio poprzez ograniczanie dostaw gazu. Gdybyśmy odrobili wszyscy razem to zadanie domowe, które Polska na szczęście odrobiła, to nie byłoby tego problemu i mielibyśmy bezpieczny, ale dalej liberalny rynek gazu i energii elektrycznej. A tak to musimy szukać rozwiązań kryzysowych. No bo w ekonomii jest takie pojęcie naturalnego monopolu, tak? Czyli jeżeli mamy elektrownię i mamy sieć, no to my sprzedajemy prąd tym, którzy są naszymi abonentami. Unia Europejska starała się postawić sprawę na głowie, odejść od tych naturalnych monopoli, no i mamy to, co mamy. Firmy pośrednie, przede wszystkim rynek giełdy energii w Polsce, gdzie o cenie prądu decyduje koszt najdroższego elementu i w tym momencie jest to cena gazu. Czy rezygnacja z tego obligo giełdowego, tak jak przedstawiają to rządzący, sprowadzi w dół ceny prądu? Wszystko zależy od perspektywy, jaką przyjmiemy, bo krótkoterminowo faktycznie będzie przestrzeń do tego, żeby spółki energetyczne zaoferowały pod ladą cenę bardziej arbitralną, uzależnioną od tylko i wyłącznie kosztów wytwarzania, czyli ceny mają być nieco powyżej tych kosztów, które w przypadku na przykład wytwarzania z węgla w Polsce są dużo niższe od tych notowanych na giełdzie. Ale bardziej długofalowo niszczymy termometr, który pozwalał na przejrzyste
ustalanie cen, na to, że obrót odbywa się poza naturalnymi monopolami jak rosyjski Gazprom, chociażby na rynku gazu, i w normalnych warunkach, które nie są kryzysowe, wolny rynek energii i gazu w Unii Europejskiej był bardzo korzystny także dla Polski, bo miała korzystne umowy gazowe uzależnione od giełdy europejskiej, chociażby w Norwegii. Sytuacja kryzysowa wynika z faktu, że rozwijając nasz wolny rynek, zapomnieliśmy o tym, że jest cały czas strasznie zależny od rosyjskiego Gazpromu. Nie wszyscy. Polska o tym zapomniała, Litwa nie zapomniała, ale Europa jako całość pozostała zależna i Władimir Putin wykorzystał zamykające się okno możliwości, żeby prokurować u nas kryzys energetyczny. Jeszcze zapytam pana a propos rozwiązań krótkoterminowych i długoterminowych. To wie pan, co na temat długich terminów powiedział John Maynard Keynes, ten słynny ekonomista od kinesizmu. Że w długim terminie wszyscy będziemy martwi. Tak powiedział. I coś w tym chyba jest. Wojciech Jakubik. W długim terminie wszystko będzie dobrze. W ostatecznym rozrachunku na sądzie ostatecznym. Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Pięknie dziękujemy. To był poranek, proszę państwa, z Telewizją Republika. Również państwu dziękujemy, ale nie odchodźcie od Telewizji Republika, bo dzisiaj naprawdę gorący dzień i sporo tematów. Wszystko będziemy relacjonować bardzo pilnie.